Witam Was w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o, tym razem troszkę innej formie, formie podcastu. I od razu przejdziemy do gościa, którego zaprosiłem. Ze mną jest Krzysztof z portalu samochodtestowy.pl. Cześć. Porozmawiamy sobie trochę o jego pracy, o mojej pracy nad kanałem, jego pracy nad portalem. Porozmawiamy trochę o motoryzacji. Także zacznijmy od tego, Krzysiu, skąd pomysł w ogóle na samochodtestowy.pl? Skąd pomysł? Pomysł urodził się z pasji oczywiście już kilka lat temu, w 2010 roku, czyli już 9 lat temu. Myślałem o tym, w jaki sposób popróbować trochę jazdy samochodami, zobaczyć, porównać te auta, mieć okazję pojeździć najnowszymi, powiedzmy, wymysłami motoryzacji. I gdzieś poradziłem się jeszcze wtedy kolegi, który był informatykiem, czy coś takiego jest możliwe. Pomyślałem też o tym jako o pierwszym takim może kroku do czegoś, co można byłoby nazwać dziennikarstwem motoryzacyjnym. Ostatecznie w tą stronę nie poszedłem w swoim życiu zawodowym, ale sam blog, sama strona została i rzeczywiście 9. rok prowadzę ją już z mniejszą lub większą regularnością. Przetestowałem już kilkadziesiąt No samochodów właśnie, przez. ile tych samochodów się przewinęło przez twoje ręce? Wiesz co? W zasadzie to chyba nie policzyłem tego. Jest ich około 50, 60, powiedziałbym. No, jeżeli przyjmiemy, że jest to 6 do 10 samochodów na rok, to taki przedział można byłoby przyjąć. No, czyli powiedzmy, że między 60 a 80 samochodów gdzieś, o. Ja dzisiaj sobie patrzyłem na mój kanał, 54 filmy, 16 albo 17 samochodów w tym czasie udało mi się przetestować. Dobre tempo masz. Nie wiem, czy dobre, patrząc na to, że jakby robimy to hobbystycznie, nie zajmujemy się tym na co dzień, to wydaje mi się, że mamy podobne tempo, bo tutaj mamy 2 lata tak naprawdę, gdzieś tam w maju 2017 jakiś pierwszy filmik wrzuciłem. Więc też tych samochodów, no powiedzmy, tam wyszło ile? 8 na rok, 9. Tym bardziej patrząc, że teraz przez pół roku nic nie rzucałem, więc myślę, że tempo mamy podobne. To rzeczywiście podobne tempo. Ty też masz dosyć ciekawą historię. Ja myślę, że też warto, żebyś powiedział kilka słów o tym, nie? Bo tutaj miałeś, powiedziałbym, pewne szczęście, że pracowałeś w salonie Tak, wielomarkowym. zgadza się. To myślę, że też było dobrym bodźcem, że miałem dostęp po prostu nie tylko do jednej marki, ale no oczywiście zajmowałem się jedną marką, natomiast to, że miałem dostęp do innych marek, że salon był właśnie wielomarkowy, spowodowało to, że na kanale pojawiły się nie tylko Opel, ale również i inne marki, które mieliśmy w portfolio. Jaguar, który niekoniecznie, znaczy znajdował się w budynku, ale niekoniecznie był pod szyldem dealera. Także myślę, że to był na pewno bodziec do tego, żeby to wszystko powstało, żeby tak to wyglądało, jak wygląda. No oczywiście powstało to w celach jakby trochę sprzedażowych. Mam na myśli to, że chciałem pokazać te samochody, bardziej wypromować, że są po prostu, że mają ciekawe rozwiązania. Do nich za chwilkę przejdziemy. I to było powodem. To było powodem. Natomiast oczywiście też pasja, no bo nie da się robić takiej rzeczy bez zaangażowania, bez tej pasji. I myślę, że tutaj też to spowodowało, że ten kanał powstał, i że tych filmów tyle albo tylko powstało na moim kanale. Wiesz co, to co powiedzieliśmy oboje o pasji, to jest chyba ta iskra, która nas gdzieś pociągnęła, nie? Ja pamiętam, że tak naprawdę, nie wiem, od podstawówki chciałem być dziennikarzem motoryzacyjnym. Oglądałem tam pana Włodzimierza Ziętarskiego i innych, i jeszcze pana Iwaszkiewicza nawet, i patrzyłem, jak testują te samochody. Ale ta pasja zderza się z tym, że
ty musisz zmontować film, a ja po kilkugodzinnej jeździe samochodem muszę napisać artykuł, nie? I wtedy się zaczyna. Mhm. Jak ty to widzisz? Wiesz co, montowanie samego filmu też mi sprawia przyjemność. Nie wskazałbym etapu nagrywania, który jest mniej lub bardziej dla mnie kłopotliwy. Mhm. Jedno i drugie lubię robić, także nie ma tutaj słabego punktu. Oczywiście nagrywanie jest bardziej męczące, bo czasami jest to albo pełne słońce, albo straszny mróz, gdzie te kilka godzin trzeba spędzić, żeby wszystkie duble powtórzyć, wszystkie kwestie nagrać, żeby dograć potem jeszcze elementy jakieś wizualne samego samochodu, więc to jest fizycznie może bardziej męczące, natomiast nie ma jakiegoś elementu, na który bym bardzo narzekał, którego bym nie lubił, który bym chciał zlecić innej osobie. Na pewno praca z inną osobą też by przyspieszyła może trochę to wszystko, ale takie tempo wydaje mi się, że odpowiada mi. Także myślę, że jest okej na tą chwilę i tak to będzie wyglądało. To ciekawe, co mówisz, bo ja znowu, jak ty trzymasz aparat i kręcisz film i rzeczywiście musisz zrobić pewne duble, to ja znowu ten etap, kiedy mam aparat w ręce i chodzę wokół samochodu i wyszukuję tych smaczków, tych jakichś stylistycznych zamysłów, powiedzmy, zaskoczeń pewnych, którymi chciał nas obdarzyć stylista, to jest dla mnie bardzo przyjemny etap. Mniej przyjemny to etap obróbki. Na szczęście mam tu osobę, która mi pomaga w tym. I drugi etap to połączenie pisania już artykułu z takim researchem, jak to się nazywa, nie? Czyli z tym, żeby te fakty i dane, które podaję w artykule i ewentualnie nawet gdzieś fakty i dane porównawcze z innymi markami rzeczywiście były prawdziwe. Mhm. I tu zawsze zastanawiam się dwa razy, a nawet trzy, co sprawia, że pisanie tego artykułu się bardzo przedłuża i niejednokrotnie jest dłuższe niż samo obcowanie z samochodem. To powiem ci, że w moim przypadku jakby ten artykuł piszę na samym początku, w sensie jak sobie przygotowuję scenariusz. Teraz się złapałem, że jak napisałem scenariusz do B-klasy, która mam nadzieję wkrótce się pojawi na kanale, tak naprawdę mam gotowy artykuł. Mm-hmm. Mógłbym go wrzucić, dorzucić zdjęcia i myślę, że może w jakimś tam stopniu byłby to jakiś artykuł, ale to, o czym mówisz, że faktycznie ten research, żeby nie powiedzieć głupoty, bo internet bardzo szybko wyłapie takie rzeczy. Czasami oczywiście ci, co czytają, są lepszymi specjalistami, może by więcej opowiedzieli. Dokładnie, musimy to szanować, pochylić głowę, nie? Tak, dokładnie. Natomiast no, wydaje mi się, że te dane, przynajmniej te liczbowe, które no, są jakby stałe, tutaj nie można, prawda, bagażnik ma pojemność 300 litrów, no ma pojemność 300 litrów, nie można tutaj z tym dyskutować, żeby przynajmniej te dane się zgadzały. Choć tu też jest gwiazdka, nie? Bo VDA, tak, czy tak, inną normą tak, mierzymy? Dokładnie. Kostką czy kuleczką styropianową? Ale to może temat na inny odcinek. Na inny, tak. Ale teraz przejdźmy może trochę do motoryzacji. Przez ten okres testów na pewno były samochody, które spodobały ci się bardziej, które spodobały ci się mniej. Docelowo chciałem dopytać o rozwiązania, które znalazły się. Niekoniecznie musimy nawet podawać markę czy model, chociaż możemy chyba. Które cię zaskoczyły w sposób pozytywny i negatywny? Które rozwiązania? Ja muszę powiedzieć, że moja strona skupia się na trochę czymś innym, ponieważ jest to strona, która pokazuje zarówno reklamy samochodowe, jak i samochody przez pryzmat tych reklam. Czasami staram się odwoływać do nich. I ja postrzegam motoryzację pod kątem pewnej sztuki, że tak powiem. I zauważam, że no naprawdę już od bardzo dawna bardziej zwracam uwagę na to, co się dzieje na samochodzie, niż w samochodzie. No i oczywiście, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, to tutaj mógłbym podać na przykład taki zaskakujący mały element i od czegoś no takiego. Właśnie takie elementy mi chodzi, które może nie na pierwszy rzut oka są widoczne. Samochody są do siebie podobne w dużej mierze.
tak uważam, że obecnie te samochody są produkowane. No jest jakiś jeden sposób, tak? No nie zrobimy klimatyzacji gdzieś po prawej stronie, musi gdzieś być w panelu środkowym na odpowiedniej wysokości. Także tutaj te wszystkie zasady są bardzo podobne, ale te właśnie detale, myślę, spowodują, że coś w tych samochodach jest innego. To jedną z takich rzeczy, która mnie mocno zaskoczyła, tak pozytywnie, w samochodzie nie bardzo drogim, i mieliśmy okazję wspólnie go testować, Suzuki Swift, to w dobie wielkich wyświetlaczy LCD, tak, na których operujemy dotykowo, Suzuki Swift miało coś, co sprawia, że ten wyświetlacz jest dużo bardziej ergonomiczny od tych, które znajdują się w innych samochodach, a mianowicie pasek do podgłaśniania i przyciszania radia. Co to znaczy pasek? W lewym rogu, nie rogu, po lewej stronie był ten pasek, tak, na lewej krawędzi, i właśnie tutaj można powiedzieć, że dokładnie na krawędzi. Co to znaczy, że ja kierując i patrząc na drogę, mogłem po prostu na ramkę sobie dać palec i wiedziałem, że obok ramki, tuż obok ramki jest ten pasek i sobie bardzo szybko zgłośnić albo obniżyć poziom głośności radia. No i to jeden z takich małych, malutkich elementów, który mocno mnie zaskoczył. W wielu samochodach jest to teraz naprawdę niewygodne, nie? Trzeba kilkukrotnie klikać. Gdzieś tam na środku ekranu znaleźć ten... Dobrze, jak jest pokrętło. Tak, ale... i to Swift mnie zaskoczył. Okej, okay, a było jakieś rozwiązanie, które spowodowało, że stwierdziłeś, że samochód, że to rozwiązanie jest po prostu nie do przyjęcia? Że pomimo, że te sito, przez które przychodzi jakby projekt samochodu, jest na pewno ogromne, tak? No bo nie można wypuścić czegoś, co się nie będzie sprzedawało, no o to chodzi, prawda? Spowodowało, że był jakiś taki element, który, no po prostu, nie wiem, masz wrażenie, że to było jakieś niedopatrzenie na etapie projektowania samochodu? W kilku samochodach takimi elementami na pewno były schowki, a może nawet nie tyle schowki, co miejsca na napoje. Nie? Na butelkę, na napoje. Widzę, że teraz no, mniejszy, jest to już mniejszy problem, ale nadal spotykamy samochody, w których owszem, mamy jakieś miejsce na choćby butelkę, tylko w momencie, kiedy będziemy musieli zahamować mocniej, no to ona zachowuje się jak katapulta. Nie, nie ma odpowiedniego trzymania. Tak. No, wydaje się, że to jest rozwiązanie, które nie jest... Rozumiem, że jak może być jakieś rozwiązanie systemowe, programowe, które jest tajemnicą handlową, no ale otwór na napoje, no wydaje się, że to jest proste do rozwiązania, a okazuje się, że niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. I chyba docenia się to tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy podróżuje się na długich trasach w samochodzie, nie? Gdzie to picie rzeczywiście zaczyna być potrzebne, potrzebujemy go pod ręką, żeby łatwo sięgnąć, a jednocześnie nie bać się, że wyląduje nam na desce rozdzielczej. Czy gdzieś pod pedałami. Albo pod pedałami, tak. Pod hamulcem. Wiesz co, mnie cały czas zaskakuje Audi mojej dziewczyny, które no po prostu... Ja wiem, że to nie jest pełnoprawne Audi. Mam na myśli to, że jak mówię Audi A2 gdziekolwiek, no to słyszę odgłosy, że to jest samochód, do którego Audi w ogóle się nie przyznaje. Fani marki się nie przyznają. Natomiast to był... O tym właśnie mówiłem, że samochody są do siebie podobne, ponieważ w tym Audi jest wiele rozwiązań, które są do niczego niepodobne. Chociażby zakładanie lewarka gdzieś tam z boku do jakiejś takiej śruby, nie pod samochodem, czy chociażby otwieranie klapy wlewu paliwa na słupku B, gdzie też byś tam tego nikt nie spodziewał. Można się do tych rzeczy przyzwyczaić, są troszkę inne. Zaskakujące jakby w sposób neutralny, czyli okej, okay, jest na słupku B, ale to nic nie zmienia. To nic nie zmienia w funkcjonowaniu tego samochodu, więc są po prostu inne, tak bym to nazwał. Na pewno z fajnych rozwiązań, ostatnio w Mercedesie, gdzie mamy nawigację, mamy rozszerzoną rzeczywistość, gdzie jeżeli jedziemy, skręcamy, to pokazuje nam się drogowskaz, który
wjazd z ronda mam na przykład wybrać, czy którą ulicę wybrać, żeby dobrze skręcić. To jest ciekawe rozwiązanie, plus do czyli tego... pokazuje ekran z kamery, która jest przed samochodem, dokładnie, i nakłada na to wirtualny drogowskaz, gdzie mamy skręcić. No, bardzo fajne. Dodatkową opcją tego systemu jest pokazywanie światła. Jeśli stoimy jako pierwsi na skrzyżowaniu, wtedy widzimy ten obraz z kamery i widzimy sygnalizację świetlną. Często w samochodach jest tak, że ta linia dachu jest poprowadzona dosyć nisko i nie mamy możliwości, jak za blisko podjedziemy, zobaczyć tego światła. To też jest, wydaje mi się, ciekawe rozwiązanie, które jest de facto proste. To nie jest nic skomplikowanego, natomiast takie rozwiązanie znalazłem. Tak jak mówię, wszystkie pozostałe rozwiązania są bardzo podobne, natomiast to ostatnio, tak jak mówię, to Audi bardzo mi się okazało, że jest inne od tych wszystkich samochodów, a to rozwiązanie z Mercedesa jakby rzuciło mnie teraz takie, że jest nowoczesne, tak nazwijmy, bo że rozszerzona rzeczywistość faktycznie coraz bardziej nam wchodzi w życie. Chociażby aplikacja Pokémon Go, tak, która zdobyła popularność na świecie właśnie przez rozszerzoną rzeczywistość, i ta rozszerzona rzeczywistość trafiła do modeli Mercedesa, no, oczywiście do innych też marek w inny sposób, natomiast tutaj to rozwiązanie spowodowało, że coś mnie zaskoczyło. Mnie zaskoczyło z tego względu, że tak naprawdę też trudno teraz pokazać w samochodzie coś nowego. Mam na myśli to, że w Astrze mamy na przykład reflektory, o którym prowadziliśmy audycję, reflektory matrycowe. Podobne rozwiązanie mamy w Mercedesie. Więc nie jest, oczywiście jak reflektory się pojawiły, jak pierwszy raz z nim jechałem, to też było zaskoczenie. Też było zaskoczenie, że tak działają. Natomiast na obecną chwilę to już nie jest rozwiązanie, które by zaskakiwało osoby, które są w branży. Inaczej, jakbym nie planował zakupu samochodu wcześniej, nie interesował się tak bardzo motoryzacją i nagle wszedł do salonu, zobaczył te reflektory, to pewnie też bym powiedział wow. Tak. Natomiast z naszej perspektywy, jak już tych samochodów kilka objeździliśmy, no, niektóre rozwiązania wydają nam się po prostu normalne. Tak, no przechodzą one do klas naprawdę niskich. Tutaj może trzeba byłoby powiedzieć na przykład o najnowszym Volkswagenie Polo, nie? W którym no właściwie mamy dostępne prawie wszystko to, co w Passacie jeszcze kilka lat temu. Nie? Z tym, że cena też zaczyna się od około 50 tysięcy złotych. Tak naprawdę Polo wchodzi w segment C, jeśli chodzi o cenę. Jeśli chodzi o cenę, bo kiedyś można było segment C kupić za 50 tysięcy. Tak. Dzisiaj to jest praktycznie nieosiągalne. Także tak, takie mam wrażenie, że te samochody segmentu B rosną, powiększają się z generacji na generację, ale też drożeją. Przez co wydaje mi się, że wiele osób, które planowało zakup samochodu segmentu C, jednak wybierze segment B. Ze względu na cenę, ze względu na rozmiary już tych samochodów, które są już kompaktowe. No tak, polówka obecna jest wielkości Golfa czwartej generacji. No właśnie. Tak Volkswagen mówi. No także mamy wielkie samochody. Mamy też takie drobnostki w autach, które ja bym powiedział zachwycają nas, ale od strony nie tyle technicznej, co stylistycznej. Nie? Nie wiem, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione, ale ja kiedy fotografuję samochód, kiedy przygotowuję się do artykułu, zwracam mocno uwagę na to, gdzie się pojawiają jakieś znaki jego firmowe, nie? Gdzie jest jakaś linia samochodu, której nie do końca spodziewałbym się w tym miejscu, albo coś, co nawet załamuje i przez niektórych może być uważane, że tak naprawdę pogarsza stylistykę samochodu. Nie? Mam tutaj na myśli Volvo S90, które też akurat na blogu jest, miałem możliwość testowania, i ten tył, nie? Kontrowersyjny tył, nawet powstawały na temat samego tyłu od Volvo S90 artykuły, nawet pewne próby zmiany, jakichś renderów, tak? Natomiast kiedy przyjrzysz się temu, co tam się dzieje, to każdy element tego tyłu, począwszy od tych świateł, poprzez idealnie właściwie wpasowane logo w ten pas,
to się tam składa. Mhm. To się tam składa. I ja myślę, że teraz po chyba już około 2 latach, tak, kiedy mamy na ręku ten model, kiedy widzimy go, no nie jest już on tak kontrowersyjny jak te 2 lata temu i da się z nim żyć i da się go akceptować. I da się go i się podoba. I się podoba, tak. Tak, myślę, że też my jako ludzie nie jesteśmy to, o czym mówiłem wcześniej, że szukamy rozwiązań, które znamy. I tutaj też byśmy się spodziewali normalnych świateł, nazwijmy to normalnych, w sensie normalnie zaprojektowanych, natomiast Volvo serwuje nam coś innego i w pierwszej wersji jest takie nie bardzo, tak? Ale po chwili, jak się faktycznie przyjrzymy temu, jak się przyzwyczajimy do tego rozwiązania, uznajemy za fajne po prostu. I tak było w wielu przypadkach. No, Renault tutaj jakby, jeśli chodzi o stylistykę, to bardzo szaleje, prawda? Mm-hmm, mocno szaleje. Meganka dwójka, która wydawałoby się, że to nie jest segment na próby jakiejś zmiany designu, tak? W tym segmencie raczej powinno być wszystko standardowe, tak to nazwijmy. Klasyczna bryła, natomiast Renault stwierdziło inaczej. Przy czym Renault też dosyć ciekawą i dziwną taktykę przyjęło, że właściwie mamy chyba teraz 4-5 modeli, które są prawie nie do odróżnienia, nie? Począwszy od, powiedzmy, Megane, który jest w kilku wersjach, no i Talismana, plus jeszcze obecnego SUV-a, który ma właściwie identyczny pas przedni, można tak, byłoby powiedzieć. Ale myślę, że wszyscy producenci idą w tą stronę. Nie wiem, czy ja mam takie wrażenie, że kiedyś te samochody się bardziej różniły, jeśli chodzi o design, czy to jest tylko moje wrażenie. Ale teraz wszystkie samochody są podobne, jednak marka sobie próbuje wypracować jakiś logotyp, jakiś charakterystyczny element grilla na przykład, gdzie wszystkie modele są projektowane w jeden sposób tak naprawdę. Jak mówimy o stylistyce, to ja bym też od razu powiedział o pewnych psikusach, które robią nam styliści. A myślę o Skodzie Octavii najnowszej generacji, czyli tej poliftowej obecnej generacji. Te kwadratowe światła, które... Podwójne. Znowu, już teraz jesteśmy przyzwyczajeni, ale na pierwszy rzut oka to ten facelifting wydawał się tak naprawdę krokiem wstecz. Pamiętam, kiedy oglądałem jedną z recenzji na YouTubie, pan powiedział, że Skoda określa to jako krok w przód, jako coś, czego jeszcze nie rozumiemy, ale to nam się spodoba. Nie? Okay. Taki przynajmniej sens. Nie cytuję teraz, ktoś może tam powiedzieć, że troszkę inaczej zostało to powiedziane, ale ten sens zapamiętałem, nie? Że tak naprawdę chyba to miało nas szokować i nie wiem, czy tutaj nie było po prostu tak dużo pewności siebie w to, że ten model dalej się będzie sprzedawał, że powiedzieli, tak próbujemy coś, żeby co nam zrobić, żeby nas pobudzić znowu chyba do zakupu kolejnej żeby przypomnieć, wersji. Że jesteśmy, tak. żeby było o nas dużo w mediach, także ale myślę, że to są wszystkie szaleństwa, na które Skoda sobie może pozwolić. Myślę, że na razie, gdzie było ostatnio projekt pick-upa studentów gdzieś tam w jakiejś uczelni. No to są rzeczy, na które Skoda sobie nie pozwoli. W naszych testach mieliśmy okazję też jeździć samochodami nieco mocniejszymi, nie? Zgadza się. Ty nawet bardzo, bardzo mocnymi. Ja też miałem takie, aczkolwiek to chyba w większej ilości. Dobrze. To chyba było na dzisiaj tyle. Nie chcemy za bardzo też tego wydłużać. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że skomentujecie to, o czym rozmawialiśmy. No i co? Jeśli chcecie więcej tego, dajcie też o tym znać. Także co? Zapraszamy na następny odcinek? Zapraszamy. I być może zaczniemy serię podcastów na wyższym biegu i na samochodzie testowym. Oczywiście. No to co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Jak to mówi, uwaga, naukowy bełkot.